Kukliński potwierdzało, że jeśli doszło do tego, to on się po prostu zerwał i starał się odkupić po prostu te swoje ewentualne winy, tak? A oni wszyscy nie mieli tej odwagi, oni nigdy po prostu tego nie zrobili. No i stąd ta armia dzisiaj jest tak głęboko po prostu zanurzona w tej tradycji Ludowego Wojska Polskiego. My po prostu z Cieniuchem, całą tą ekipą po prostu tak naprawdę nic nie zrobimy. Ta armia tak wygląda i to nasze członkostwo w NATO tak wygląda, proszę Państwa, dlatego, że po prostu do tego nie ma chyba nikt na Zachodzie zaufania. Można to, nawiązując do pańskich słów, sparafrazować. NATO ma problem z Wojskiem Polskim, które już nie jest ludowe w nazwie, ale w mentalności jest w dalszym ciągu ludowym wojskiem. Proszę Państwa, tak mi sobie tutaj zadaję pytania panu doktorowi, a może byśmy posłuchali pytań z sali. Bardzo proszę, tu gdzieś jest mikrofon. Tak, tylko może poproszę konkretne pytania, krótkie, z racji na to, że czas upływa. Proszę bardzo. Proszę. Momencik, sprawdzę, tak działa wszystko. Chciałem zapytać się o pana zdanie na temat Ralfa Ranickiego. On w tej chwili jest guru literatury niemieckiej. I no, wydał niedawno swoją biografię, bardzo krytycznie wyraża się o Polsce. No, przecież wiadomo, co było tam w Londynie. Rajch Ranicki, czy Marcel Rajch Ranicki, był po prostu w latach 40. funkcjonariuszem wywiadu cywilnego, pracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Był również w Londynie właśnie pracownikiem rezydentury wywiadowczej. Usiłował zwerbować m.in. Stanisława Cata-Mackiewicza. No, ogólnie rzecz biorąc, no, trzeba powiedzieć, że to był zły człowiek, czy jest zły człowiek. No i później wyjechał na stypendium w 50-tych latach do Niemiec i tam został. I rzeczywiście stał się, jak to Niemcy mówią, papieżem literatury niemieckiej, znaczy najbardziej takim wpływowym krytykiem literackim. Nie sposób zrobić karierę literacką w Niemczech, jeśli Rajch Ranicki by wydał negatywną opinię o jakimś tomiku wierszy, prawda, czy jakimś opowiadaniu. Ale chcę panią czy państwa pocieszyć, bo Niemcy się bardzo nim zainteresowali. No, wyszła książka niemieckiego dziennikarza, najpierw w Niemczech, później w Polsce, o polskich latach Rajcha Ranickiego, w której to książce opisano jego działalność w Urzędzie Bezpieczeństwa. Proszę bardzo. Następne pytanie. Dzień dobry panu. Nazywam się Stanisława Korolkiewicz. Chciałam zapytać... Chciałam zapytać o sprawy takie może nam najbliższe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powiedział pan, że istnieje, wydaje się, że istnieje przyzwolenie społeczne na to, żeby się działy ze służbami specjalnymi, z oddziaływaniem służb specjalnych, ze przymykaniem oczu na to, żeby się tak działo, jak się dzieje. W związku z powyższym chciałam zapytać o pana stosunek do następujących rzeczy. Mówi się powszechnie, przynajmniej mówi tak pan prezes Jarosław Kaczyński, że służby specjalne miały ogromną rolę spełniły w rozbijaniu polskiej prawicy na początku lat 90. Czy pan mógłby coś na ten temat powiedzieć? Mówi się również, że służby specjalne były mocno zaangażowane w organizowanie takiej partii, jaką była Samoobrona. Tak samo również mówi się, zresztą powiedział to pan Gromosław, czy że brał udział on, czyli służby specjalne, w organizowaniu Platformy Obywatelskiej. W związku z powyższym, czy pan wie coś więcej na ten temat? Co zrobiły służby specjalne, żeby partie polityczne tak działały, jak działają dzisiaj? Żeby te wszelkie, wręcz niekiedy nieprawości, działy się po różnych stronach sceny politycznej. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za to pytanie. No, wydaje mi się, że to są sprawy w zasadzie powszechnie znane, ale oczywiście badacze powinni się tym zajmować i jakoś syntetycznie te zagadnienia ująć. Sprawy związane z inwigilacją środowisk prawicowych, ale nawet Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 90. przez tak zwaną grupę Lesiaka, czy zespół pułkownika Lesiaka usytuowany w Urzędzie Ochrony Państwa, mogą zostać opisane, dlatego że akta zostały odtajnione i są ogólnie dostępne w sądzie w Warszawie. No ale nie ma chętnych, ale to już jest inne zagadnienie, proszę Państwa. Dlaczego tak się dzieje, że w Polsce tak wielu badaczy, tak niewielu badaczy w ogóle się tym interesuje? To nawet nie chodzi o historyków, przecież mogliby to opisywać politolodzy, socjologowie. To są bardzo ciekawe materiały, które powinny stać się podstawą pewnie nie jednej książki, nie jednego doktoratu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale to są, wydaje mi się, rzeczy ogólnie znane, no, że zespół pułkownika Lesiaka inwigilował środowiska, zwłaszcza po roku 92, krytycznie nastawione, tak powiem elegancko, do obozu Lecha Wałęsy. I próbował te środowiska również polityczne wewnętrznie dezintegrować, rozbijać. Chociażby w tym raporcie z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza jest rozdział cały, możecie Państwo to przeczytać, to jest, wisi nawet w internecie, nie wiem, na stronie naszego dziennika, teraz mi się przypomniało, jest cały ten raport opublikowany. Jest tam rozdział po prostu poświęcony roli wojskowych służb informacyjnych w tych działaniach dezintegracyjnych wobec polskiej prawicy czy środowisk niepodległościowych po roku 92. Jeśli chodzi o samoobronę, to jest to sprawa, że tak powiem, empirycznie niedowiedziona do końca, że służby czy ludzie tajnych służb odegrali w tworzeniu tej partii jakąś istotną rolę. No, przynajmniej ja nie znam takiej publikacji czy takich dokumentów, które by to jednoznacznie potwierdzały. Natomiast to, co ja mogę potwierdzić, i to nawet jest gdzieś tam napisane w ostatnim rozdziale mojej książki Długie ramię Moskwy, to to, że wokół samoobrony, kiedy ona stała się już partią parlamentarną, zaczęli kręcić się oficerowie wojskowych służb informacyjnych i nawet ekspertami, przedstawicieli samoobrony w Komisji Sejmowej do Spraw Służb Specjalnych byli kadrowi oficerowie WSI. Tutaj przypominam sobie pułkownika Lecha Szymańskiego, który był doradcą posła Grzesika w Komisji Sejmowej do Spraw Służb Specjalnych, więc te związki jakieś były. I trzecia sprawa, Gromosław Czempiński, w zasadzie pani już odpowiedziała na to pytanie, że on sam potwierdził, powiedział to kilka lat temu, w 2009 roku, że był de facto czwartym tenorem. Że prowadził jakieś rozmowy nie tylko z Olechowskim, no, z którym się znał, że tak powiem, zupełnie innych czasów i była to relacja służbowa, bo Olechowski współpracował z wywiadem wojskowym, akurat z tym pionem operacyjnym wywiadu, wywiadem cywilnym, akurat z tym pionem, w którym pracował, a później był naczelnikiem Gromosław Czempiński, był to kontrwywiad zagraniczny, tak zwany Wydział 10 Departamentu I MSW. Ale później przecież ta relacja jakby przetrwała w III Rzeczpospolitej. Zawiązała się między panami jakaś wielka, wielka przyjaźń i sam Gromosław Czempiński w 2009 roku mówił, że prowadził rozmowy również z Maciejem Płażyńskim i z Donaldem Tuskiem na temat powstania Platformy Obywatelskiej. Więc no on to powiedział, tego nie powiedział jakiś oszołom Cęckiewicz tylko, czy pani, tylko on to powiedział. No później tam próbowano, jak to się mówi, zasypać tą wypowiedź, zdystansować się od niej, ale nawet on sam zaczął po prostu się jakby dystansować od własnej wypowiedzi, ale no to, co powiedział, jest faktem. To było jednak wypowiedziane w autoryzowanych tekstach, w wywiadach. No tym bardziej dziwne jest to jego aresztowanie w ostatnich kilkunastu dni. Ale chyba się należy cieszyć, no skoro ktoś taki został aresztowany i ma zarzuty prokuratorskie, że jakiś prokurator w ogóle znalazł podstawy do tego, no to już wielka sprawa. Ale jak szybko kasy zdobył, ciągu 3 dni. No bo to człowiek bardzo majętny, proszę pana. Ale miał też kolegów majętnych. Dobry wieczór, nazywam się Jacek Stoma. Ja chciałem zapytać o postać generała Zygmunta Berlinga.
Otóż pan przytoczył tutaj świetny przykład, taki obrazowy sytuacji, jaka miała miejsce odnośnie tego bardzo, bardzo dobrego przykładu, jaki był ten ołtarzyk właśnie w Szczecinie, gdzie po jednej stronie był generał Anders, a po drugiej Jaruzelski. Otóż rozumiem te podejście starej gwardii wojskowej. Jednak chciałbym zadać pytanie odnośnie samego podejścia obecnych władz, czy może bardziej takiego przyzwolenia społecznego na tolerowanie takich nazwisk jak pan Berling w życiu takim publicznym, takim codziennym. Na przykład w Białymstoku jest ulica Berlinga, jest też Aleja Piłsudskiego i strasznie to się gryzie. Ja naprawdę mam z tym problem. Ja mam z tym problem i naprawdę chciałbym zapytać, jakie jest pana zdanie w tej kwestii. Dziękuję. Pan dotyka istoty systemu ideowego, że tak powiem, III Rzeczpospolitej. To, że będzie pan miał Aleję Solidarności krzyżującą się z Aleją Jana Pawła II i pierwszej Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki za chwilę, albo już pan to ma, albo obrońców Stalingradu, główna ulica w Szczecinie i pomniki wdzięczności Armii Czerwonej, tam pani prezydent Warszawy się po prostu głowi, jak przesunąć ten pomnik czterech śpiących, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, żeby się ambasador rosyjski nie zdenerwował. No to jest właśnie istota tego systemu i Berling przecież ma swojego imienia most w Warszawie i obok tego mostu jest wielki jego pomnik. I tam jakiś patriota zawsze po prostu z drabiną pewnie przychodzi po nocy i mu tam tą łapę w czerwonej farbie smaruje, ale potem miasto po prostu tą łapę czyści, tak? I znów jest ładna i piękna i znów patriota przychodzi i na czerwoną tą łapę smaruje, ale pomnik trwa, pomnik stoi. Ale rzeczywiście jest tak, że Berlin nawet dla wielu patriotów, ja sam się w ogóle spotkałem z tym na jednym ze spotkań autorskich jeszcze kiedyś, przed laty, jakiś patriota po prostu wstał, starszy pan i po prostu bo mówi, no dlaczego w Polsce z kolei tak mało mówi się o bohaterstwie Zygmunta Berlinga. Są tacy, którzy po prostu mają do niego sentyment. To jest pewna taka pułapka i tu chciałbym, żebyście państwo w ogóle patrząc na całe Ludowe Wojsko Polskie, na samego Berlinga, w tą pułapkę nie wpadali. Mianowicie fakt, że Berling na przykład w interesujących dwóch tomach wspomnień opisuje rolę oficerów politycznych, często oficerów żydowskiego pochodzenia w Ludowym Wojsku Polskim, jako oficerów niszczących tradycje, które gdzieś tam w głowach wielu oficerów jeszcze Ludowego Wojska Polskiego, tradycje polskie trwały czy przetrwały, to z tego nie może po prostu, nie powinniśmy wyciągać wniosku, no, że skoro on ich atakuje, tą całą ekipę powiedzmy ze Związku Patriotów Polskich, która została mu rzeczywiście narzucona w pierwszej Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki,